zaczynając od tego, co już powiedział Tomek, artykuł 20 Konstytucji Społeczna Gospodarka Rynkowa, czyli ten artykuł wyznacza pewną normę konstytucyjną. Mówi, że ustrojem gospodarczym ma być społeczna gospodarka rynkowa. O co chodzi? Chodzi tu o funkcjonowanie praw rynku, o społeczność, o wolność działalności gospodarczej, o prywatną własność, no i w końcu chyba to, co najważniejsze, o solidarność, dialog i współpracę partnerów społecznych, czyli społecznych. Odesłanie do innych aktów, które mają ten dialog wspierać, aby a partnerów społecznych, czyli w tym sensie gospodarczym, czyli pracodawcy, pracobiorcy, wytwórcy, konsumenci, aby, na tym, aby ten wolny rynek w pewnym sensie miał na uwadze też tą drugą stronę, partnera, nie traktował, nie było tutaj mowy o konkurencie, czy wręcz przeciwniku, ale właśnie o tym partnerze, który musi być brany pod uwagę. To wszystko robimy, tak? I idziemy dalej. Prawo i Sprawiedliwość. Społeczna gospodarka rynkowa to zapis konstytucji, który miał połączyć osoby, które gospodarkę polityków w celu zachowania szans zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla osób biednych. Taki twór powstał, taki zapis powstał. Pytanie, czy on dzisiaj jest realizowany, czy też nie. Czy społeczna gospodarka rynkowa może w ogóle w dzisiejszych czasach istnieć? Nie da się ukryć, że Prawo i Sprawiedliwość próbowało poprzez swoje rządy realizować tą politykę, bo z jednej strony udało się obniżać podatki, daleko idące ulgi dla przedsiębiorców, chociażby obniżenie składki rentowej dla przedsiębiorców, a z drugiej strony realizować tą kwestię społeczną gospodarki rynkowej, czyli pomoc dla najbiedniejszych osób, które mają największe problemy finansowe, są zadłużone. Te rzeczy zostały realizowane. Tak? I teraz pytanie, jak to jest realizowane dzisiaj? Czy społeczna gospodarka rynkowa dzisiaj jest realizowana przez chociażby obecny rząd? Jakie powinny być rozwiązania? Jakie państwo powinno ingerować w gospodarkę, czy też nie? To jest dzisiejsze pytanie, na które powinniśmy dzisiaj odpowiedzieć. Dziękujemy. Kongres Nowej Prawicy. Proszę bardzo. Wydaje mi się, że w ogóle dzisiejsza rozmowa jest dowodem na takie troszkę pomylenie pojęć w naszym słowniku. Na zdrowy rozum, tak gdyby brać język polski dosłownie, bo oczywiście już teraz mało kto to robi, społeczna gospodarka rynkowa to nic innego jak masło maślane. To jest ta klasyczna tautologia. Jeżeli coś jest społeczne, to znaczy, że to jest oddolne, robione przez obywateli. Kiedy w stanie wojennym mieliśmy opór społeczny przeciwko władzy, to nie było to robione poprzez państwo ani poprzez rząd, tylko właśnie oddolnie, bez pomocy biurokratów. Jeżeli dzisiaj mówimy o organizacjach społecznych, to jest to prawie że synonim, bo tam statutowo to jest trochę co innego, jak organizacje pozarządowe. Więc jeżeli ktoś mówi o społecznej gospodarce rynkowej, to dla mnie jest takie niepotrzebne tylko powtarzanie czegoś. Niestety, dlatego z tego punktu widzenia byłbym jak najbardziej zwolennikiem społecznej gospodarki rynkowej, tego aby jak najwięcej było społeczeństwo w gospodarce, jak najmniej rządu. Niestety z tego, co słyszę, nie tylko tutaj od kolegów, ale od tak zwanych mądrych głów w telewizorze, wydaje mi się, że to jest kolejne na przykład po liberalizmie hasło, które ukradziono. W związku z tym mam pytanie do moich kolegów. Czym społeczna gospodarka rynkowa, skoro już słowo społeczne nam się kojarzy raczej z tą gospodarką uspołecznioną, ale z czasów PRL-u albo z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, czyli raczej nie, raczej z państwem, nie społeczeństwem. Czym społeczna gospodarka rynkowa różni się od gospodarki rynkowej, by tak powiedzieć, zwyczajnej? I czy w związku z tą różnicą pozostaje jeszcze rynkową? To jest pytanie, może na to pytanie będą panowie odpowiadać, ale jeszcze nie w tej rundzie. Zaczniemy po prostu od tego pytania na drugą. A teraz proszę, Platforma Obywatelska. Nie chcąc już powtarzać po raz kolejny i cytować artykuł Konstytucji, jest to zapis oczywiście, który obowiązuje wszystkie rządy w Polsce, ponieważ naczelnym zadaniem jest przestrzeganie i realizowanie założeń konstytucyjnych. Sam termin społeczna gospodarka rynkowa pojawił się w latach 30., 40. XX wieku w myśli ordoliberalnej niemieckiej szkoły ekonomicznej. On miał na celu połączenie z jednej strony reguł wolnego rynku, z drugiej strony z pewną troską o człowieka i zrozumieniem, że człowiek nie jest tylko maszyną mającą wykonywać i wypracowywać zysk, ale jest samodzielnym bytem, któremu się należą podstawowe prawa i cała ta gospodarka ma być dla tego człowieka, mówiąc skrótowo, nie człowiek dla gospodarki.
My będziemy chcieli pokazać, że realizujemy to w najlepszy sposób ze wszystkich rządów w ostatnich latach, no może nie licząc tego poprzedniego, również naszego oczywiście. I dlatego jesteśmy przekonani, iż tutaj na wszystkie wątpliwości kolejnych stron odpowiemy. I ostatni głos w tej rundzie, SLD. Znaczy, ja sobie wnotowałem kilka rzeczy, od kolegów odpowiedzieć. Na pewno najtrudniejsze zdanie będzie miała Platforma Obywatelska, która chce udowodnić, że oni coś dobrze w ogóle zrobili przez te 4 lata. Cieszę się, może się wam coś w końcu uda. Ale czym jest społeczna gospodarka rynkowa? Nie jest terminem ukradzionym, jest terminem, który ewoluował od faktycznie ordo liberalnej koncepcji rynkowej po koncepcję lewicową, ponieważ w tym momencie społeczna gospodarka rynkowa, która moim zdaniem nie jest realizowana w Polsce, ma takie cele, powiem sobie, dla pracodawców i dla społeczeństwa, jak wzrost gospodarczy, niski wskaźnik inflacji oraz niski poziom bezrobocia. Ale jednocześnie musi się martwić o to, żeby był zapewniony dobrych warunków pracy, system ubezpieczeń społecznych oraz dostarczanie dóbr publicznych na wysokim poziomie. I to jest połączeniem w gospodarce rynkowej, a nie taka troszeczkę demagogia była uprawiana. Poza tym chciałbym jeszcze zauważyć, iż sam termin nie oznacza społeczności, że to społeczeństwo oddolnie organizuje gospodarkę, ponieważ ona jest oparta tak naprawdę dalej na prywatnej własności. Społeczna jest terminem, który oznacza to, iż gospodarka państwa jest własnością wszystkich obywateli w tym państwie i każdy wnosi w nią jakiś wkład. I o to chodzi w tym, że ona jest społeczna. I to nie jest suchy termin. To jest coś, co powinno funkcjonować, a moim zdaniem w tym, że nie funkcjonuje i o tym, myślę, będziemy rozmawiać w kolejnych rundach. Oczywiście. Podziękujemy za pierwszą rundę uczestników. I w drugiej rundzie proponuję zacząć od Platformy Obywatelskiej, która mówi o realizowaniu społecznej gospodarki rynkowej, a rozumiem, że już na wstępie została zaatakowana i to z obu stron, więc proszę bardzo. To jest oczywiście naturalne, że opozycja zawsze krytykuje rząd, często mówiąc o tym, że nie jesteśmy w stanie nikogo przekonać. No, tutaj chyba musisz to powiedzieć z tym wszystkim milionom ludzi, którzy na nas głosowali, bo jak rozumiem, oni nie zostali przez nas przekonani według ciebie. Czym, w jaki sposób realizujemy tą gospodarkę? Bardzo prosto. Realizujemy te założenia w ten sposób, żeby nasz rozwój gospodarczy był stabilny, był wysoki na tle naszych partnerów, żeby bezrobocie ograniczać do możliwego, poza mój, to od razu odpowiem, my musimy funkcjonować w całej połączonej w kryzysie. Tak, w kryzysie musimy funkcjonować i szczególnie ze strony lewicy, która w wielu krajach europejskich rządziła i doprowadziła w tych krajach europejskich, chociażby jak w Hiszpanii, do olbrzymiej kilkudziesięcioprocentowego bezrobocia. Jakiekolwiek wyrzuty pod naszym adresem są cokolwiek co najmniej nietrawione i nie do właściwych osób kierowane. Sama społeczna gospodarka rynkowa, szukając wszelkich informacji encyklopedycznych na ten temat, trafiłem zresztą na bardzo ciekawą rzecz, mianowicie głównym myślicielem i pierwszym propagatorem tej idei w Polsce był skądinąd, i tutaj muszę podziękować, członek UPR-u, żeby nie pomylić nazwiska, Krzysztof Dzierżawski, który zresztą za swój wkład w tą myśl otrzymał Nagrodę Centrum Adama Smitha. W jaki sposób realizujemy? Realizujemy właśnie w ten sposób, iż utrzymujemy te podatki na znośnym poziomie. Nasz wzrost gospodarczy, tutaj akurat żałuję, że nie mamy dzisiaj możliwości korzystać z multimediów, ponieważ jest bardzo łatwy w obsłudze, wszystkim polecam na stronach Eurostatu wykresy wzrostu zarówno gospodarczego, jak i skali bezrobocia w różnych krajach europejskich, to można sobie to porównywać na jednej tabelce i bardzo ładnie wygląda, jak u nas stale te wskaźniki, dokładnie proszę zobaczyć, jak te wskaźniki wzrostu rosną, jak wskaźniki bezrobocia, szczególnie na tle innych krajów, jak się w stosunku do nich zachowują, kiedy wszystkie kraje, we wszystkich krajach europejskich bezrobocie spadało dosyć powoli, u nas spadało szybko. Kiedy teraz mamy kryzys, faktycznie lekko wzrasta w przeciwieństwie do reszty Unii Europejskiej, gdzie ta strzałka sypnie do góry, u nas udaje się na minimalnym poziomie ten wzrost zachować. Dobrze, za chwilę oddam głos wymienionym już SLD i Kongresowi Nowej Prawicy, ale jeszcze chciałbym
oddać głos Prawu i Sprawiedliwości i jednocześnie troszeczkę dopytać o tą społeczną gospodarkę rynkową. Zarządów PiS Samoobrona LPR mieliśmy dość duży spadek bezrobocia, wzrost gospodarczy i nadwyżkę w budżecie. Przy czym, z tego co przynajmniej pamiętam, jeśli nie proszę ich poprawić, koalicjanci chcieli tą nadwyżkę przeznaczyć na zwiększenie świadczeń społecznych. I teraz z tego co wiem, Jarosław Kaczyński był temu jednak przeciwny razem z Zytą Gilowską. Zgadza się. Proszę bardzo. Więc to co mówił Darek dzisiaj, wymienił właśnie te rzeczy, które składają się na tą społeczną gospodarkę rynkową. To jest bardzo istotne, bo mówił o inflacji, mówił o bezrobociu, mówił o tych wskaźnikach, które rzeczywiście są istotne. Prawo i Sprawiedliwość, jak wspomniałeś, było tak, że w okresie 2005-2007 udało się obniżyć podatki, bo ja przypomnę, że wtedy obowiązywała stawka PIT-u. To było 19, 30, 40%. Udało się obniżyć stawkę PIT do 18 i 32%. Tak naprawdę 98% Polaków płaci dzisiaj 18% podatek. Czyli ten podatek płaski, bo nie jest liniowy, bo to jest różnica między podatkiem liniowym, że obowiązują dzisiaj jeszcze ulgi i jest możliwość chociażby wspólnego rozliczania się samotnych matek z dziećmi. To zostało, a Platforma Obywatelska by chciała to znieść. To są te rozwiązania, które się udało wprowadzić i jednocześnie również dla przedsiębiorców, bo przecież obniżenie składki rentowej również dało to, że przedsiębiorcy mogli inwestować w swoje firmy, a nie płacić tej składki rentowej. Rzeczywiście jest tak, że jak to Kaczyński w Prawie i Sprawiedliwości już raz, chciało rozdawać pieniędzy tak bardzo, jakby sobie chcieli wówczas koalicjanci. To my również chcieliśmy realizować taki aspekt społeczny w postaci chociażby słynnego ubezpieczeniowego, ale tylko dla najbiedniejszych. Wiemy, że złośliwie Platforma Obywatelska razem z Ligą Polskich Rodzin przegłosowała becikowe dla wszystkich. Dzisiaj wraca do pomysłu, by becikowe było najbiedniejszym. Wcześniej głosowała za obniżeniem składki rentowej, dzisiaj będzie głosowała za podwyższeniem tej składki. To są rzeczy, które są istotne. Trzeba też oddać chociażby SLD, której mówi się, że jest partią mocno socjalną, że przecież obniżyło podatek CIT z 27% na 18%, czyli tak naprawdę to też spowodowało, że przedsiębiorcy przecież mocno odetchnęli i nie płacili tych podatków. A wiemy doskonale i mam nadzieję, że kolega z Nowej Prawicy potwierdzi, że właśnie obniżanie podatków powoduje to, że po pierwsze, że one ludzie nie płacą podatków za granicą, nie uciekają od płacenia podatków, to po pierwsze. I po drugie jest większy rozwój, napęd gospodarki. No, to są te rzeczy, o których trzeba pamiętać. Pytanie dzisiaj, czy wszystko można zwalać na kryzys, czy te spełnione warunki są, bo przecież za rządów Prawa i Sprawiedliwości takiego bezrobocia nie ma. Dzisiaj mamy ponad 11, dokładnie 11,8, jeśli dobrze pamiętam, bezrobocia. Dzisiaj mamy ponad 4% inflacji. To są wskaźniki realne, już nie mówiąc o samym zadłużeniu, jeżeli dobrze pamiętam, 732 miliardy złotych na stan na luty 2011. No to są rzeczy, które są chyba miarodajne, to nie są rzeczy wymyślone przez PiS, przez kogokolwiek, tylko to są dane chociażby ze strony Ministerstwa Finansów. Przejdźmy może do wywołanego kilka razy SLD. Ja jeszcze chciałbym dopytać, żebyśmy nie utożsamiali społecznej gospodarki rynkowej tylko i wyłącznie z systemem podatkowym, ale także ze strukturą własności. Ja pamiętam, że to właśnie zarządów SLD sprywatyzowano na przykład Huty Stali. I czy to też nie jest w jakiś sposób jednak łamanie tych zasad społecznej gospodarki rynkowej, zwłaszcza z punktu widzenia ludzi lewicy, którym przecież się czujecie? Tak, czujemy się, to się też na to odpowiem, co już chciałbym się jeszcze odnieść pierwotnie do tego, co mówili moi przedmówcy. No, Platforma miała nam coś udowodnić, wolała się odnieść do UPR-u, czyli znowu nam ciekawego na temat swojego działania nie powiedziała. Jednak tutaj, Michale, z Prawa i Sprawiedliwości obniżyliście podatek i to jest fakt. Tym, że obniżyliście najbogatszym o 8%, a przeciętnemu Polakowi 1%. I, punktów, to nie jest to samo. Przepraszam, punktów procentowych, to troszkę zagrupowałem się już. Ale to mimo wszystko nie jest rozwiązanie społecznej gospodarki rynkowej. Ale chciałbym teraz odnieść się faktycznie do tego, co mówiłeś wcześniej, tak? Czym ma być w ogóle społeczna gospodarka rynkowa? Ma być to system, w którym podstawą jest własność prywatna, z tym, że trzeba zauważyć pewien fakt taki, że osoby najbogatsze, najczęściej są pracodawcy, przedsiębiorcy, tak naprawdę korzystając z gospodarki, dorabiają się jednak bardzo często kosztem tych najbiedniejszych, bo są ich pracownikami, nie zawsze niestety godnie wynagradzanymi, tak? Więc tak naprawdę społeczna gospodarka rynkowa określa pewną sprawiedliwość na rynku, żeby później z ich podatków wracały dobra, które są redystrybuowane do społeczeństwa. I to jest darmowa edukacja, to jest
to są darmowe szpitale, komunikacja publiczna i o to przede wszystkim chodzi, żeby ci ludzie również mogli godnie żyć, ponieważ za swoją pensję, nawet gdyby nie było podatków, nie byliby w stanie utrzymać siebie i swoich dzieci i wielu innych pokoleń. Poza tym należy też w społecznej gospodarce rynkowej zwrócić uwagę na jednostki słabsze, które nie zawiniły swojej pozycji. Jeżeli, tu bym chciał nam zwrócić uwagę, czym jest opieka społeczna w społecznej gospodarce rynkowej. Uważam, że polski system ochrony społecznej jest bardzo mocno kulejący i chciałbym się odnieść do sprawdzonych wzorców, bo my szukamy w tym momencie, jak to mamy nie sponsorować tych, którzy przejadają pomoc społeczną, tak naprawdę nie chcąc wyjść ze swojej sytuacji. Ja bym chciał tutaj może z Panami przedyskutować taką jedną kwestię. Model skandynawski wygląda tak, iż tam dostaje się dosyć duży zasiłek dla bezrobotnych, jeżeli się nie podejmuje zarobku. Jednak, żeby tak naprawdę dostawać ten zasiłek, należy wykonywać pracę społeczną. Odśnieżać drogi, jeżeli każe tego miasto, sprzątać rowy melioracyjne itd., itd. Czy nie jest to rozwiązanie społecznej gospodarki rynkowej? Przecież praca trafia do nas, a za którą płacimy. Chodzi o pewną sprawiedliwość tak, w stosunku pracy do poziomu życia i tego bym wymagał od tej gospodarki rynkowej. Myślę, że to w pośredni sposób odpowiedziałem, prowadząc. Dobrze, w takim razie dam głos kongresowy Nowej Prawicy, który myślę, że też będzie mógł zaprezentować swoją alternatywę, bo może żeby nie odmieniać już przez wszystkie przypadki tej społecznej gospodarki rynkowej, a potem PSL, który jeszcze głos nie zabiera. Proszę bardzo, Kongres Nowej Prawicy. No ja znowu w takiej kwestii, bym powiedział, sensologicznej. Nie ma czegoś takiego jak darmowe szkoły czy darmowe szpitale. Ja też chodziłem do publicznej szkoły, też zdarzało mi się korzystać z publicznych placówek opieki społecznej. Natomiast doskonale wiem o tym, że moi nauczyciele mniej więcej, raczej mniej, ale jednak zarabiali. No a kto im płaci? No dyrektorzy tych szkół. A kto płaci tym dyrektorom szkół? A no samorządy i tak dalej. A samorządy skąd? Z powietrza sobie te pieniądze... Z budżetu państwa. A kto płaci na budżet państwa? No ja, więc proszę mi nie mówić, że ta edukacja jest darmowa, bo po prostu po raz kolejny bardzo to jest brzydkie. To jest po prostu takie nieuczciwe intelektualnie, takie ułatwianie sobie polemiki. To nie jest darmowe. To nie jest darmowe, bo ja za to płacę. To taka uwaga, po raz kolejny niestety muszę zajmować się pojęciami, językiem, no ale jak powiedział Konfucjusz, naprawy państwa należy zacząć od naprawy pojęć, więc może od tego zacznę. Jeżeli chodzi o opiekę społeczną, bo tutaj też kolega o tym powiedział, taki dokument rządowy jest, Polska 2030, przygotowany, z którego wynika, że 78% szeroko pojętej opieki społecznej nie trafia tam, gdzie powinno, czyli do tych najbiedniejszych. 78% to są rządowe dane, więc na pewno nie zawyżone, coś pewnie nie zaniżone, bo rząd nigdy nie kłamie. Dlatego wydaje mi się, że jeżeli tyle procent tego, co my w podatkach na to płacimy, utrzymują też biurokratów, którzy to rozdają, właśnie albo zostaje w tej biurokracji, albo trafia na refundację leków dla profesorów uniwersyteckich, czy na becikowe dla posła, to znaczy, że ta społeczna gospodarka rynkowa coś jest nie tak. Zgadzam w tym momencie z tobą, że jest to Tylko, że to nie dlatego, że Kaczyński albo Tusk źle rządzą i są nieudolni, tylko dlatego, że ten system po prostu taki jest. I zaraz wytłumaczę. I gdyby tam rządzili najmądrzejsi ludzie w historii, to też by on tak wyglądał, bo on po prostu jest tak skonstruowany, co niebawem, co tutaj będę starał się wykazać. Jeżeli chodzi o to, jak moim zdaniem powinna wyglądać opieka społeczna, no to mamy okres, że tak powiem, już adwentowo-bożonarodzeniowy. Warto powiedzieć, co oprócz przygotowań do świąt się wtedy dzieje. Wiele na przykład takich akcji charytatywnych, ja bym ich nazwał społecznymi, ale jeżeli słyszę, że społeczne, to znaczy państwowe, to ich tak nie nazwę. Na przykład taka szlachetna paczka ostatnio zebrała bez pomocy państwa i bez całodobowych, kosztujących setki tysięcy minut, godzin w zasadzie, czasu antenowego w telewizji polskiej, jak to robi Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Szlachetna paczka bez tej pomocy zebrała 18 milionów złotych. Tylko dlatego, że Polacy z własnej woli pomagali bliźnim. Gdyby nam tyle państwo w podatkach nie zabierało, a Centrum Adama Smitha obliczyło, że przeciętna rodzina zatrudniona poza rolnictwem oddaje w opodatkowaniu, mówię o opodatkowaniu konsumenckim, a nie o opodatkowaniu pracowniczym, bo to są trochę dwie różne sprawy, 83% swoich dochodów, to więcej pieniędzy mielibyśmy na takie świadczenia. A poza tym jest jeszcze druga rzecz, bo to, że państwo mnie okrada z tych pieniędzy, to ja jeszcze przeżyję. Natomiast czego bardziej nie mogę przeżyć, to, że państwo też zabija we mnie trochę w nas ogólnie taką duszę. Jak widzę, że braka na ulicy, czy kogoś chorego, to być może dwa razy mu coś rzucę, a trzeci raz
nie, przecież jest Ministerstwo Opieki Społecznej, to im mówisz, nie rzucę. I w ten sposób troszkę zabija się tych, nie chcę powiedzieć chrześcijan, bo tylko taką empatię, taki altruizm się w nas zabija przez to, że myślimy, że państwo to za nas zrobi. A te 78% zmarnowanych pieniędzy pokazuje, że nie zrobi. Polacy pokazali na przykład, pomagając powodzianom, czy co roku, co święta, że potrafią pomagać. A rząd pokazuje, i to akurat nie jest w tym momencie krytyka konkretnie Platformy, bo każdy inny rząd, gdyby ludzie nowej prawicy rządzili w takich warunkach ustrojowych, jakie są teraz, to też by to wyglądało może niewiele lepiej, może niewiele gorzej, podobnie. Chodzi o to, żeby zmienić po prostu system przerzucania pieniędzy z szuflady do szuflady, ale niestety nie widzę u was tego alternatywy, bo dla was społeczna gospodarka rynkowa to po prostu jest, no przykro mi powiedzieć, ale które są z biurokracji socjalizmu. Dobrze, ja bym jeszcze chciał jedną rzecz dopytać Kongresowej Prawicy, ale to zobaczymy, czy wystarczy nam to czasu, ponieważ mamy też ograniczony czas na tą debatę między uczestnikami i może oddam głos PSL-owi, gdy odpowiedział na pytanie właśnie przedstawiciela SLD konkretnie. Czy taki system gospodarczy jak w Szwecji na przykład odpowiadałby właśnie Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, czy może jakaś alternatywa? To znaczy, my jesteśmy przeciwnikiem kopiowania, inaczej powiedzieć, mapowania pewnych rozwiązań. Trzeba szukać po prostu rozwiązań dostosowanych do naszego stanu, do naszej sytuacji. Ja nie lubię, gdy ktoś mi mówi, że tam w jakiej krajach gdzie się tak, tak, a tak i tak. My zacznijmy myśleć, szukajmy sobie rozwiązań swoich własnych na własną rękę. Czyli, o co chciałem się odnieść? Mówiliśmy tutaj dużo o pomocy społecznej i tak dalej. A ja bym zaczął od czegoś innego. Na wstępie, do kolegi z Kongresowej Prawicy. Czym się różni ta społeczna gospodarka rynkowa od tej niespołecznej w cudzysłowie? Otóż różnica tkwi w tak zwanym ładzie gospodarczym. Ładzie gospodarczym, tak, dokładnie. Odwołując się tutaj do Ludwika Erhajda i jego szkoły freiburskiej. Ale już powiedzieliśmy, że tamto pojęcie się troszeczkę jak to. Tak, zgadza się. Ale o co chodzi? Skąd się wziął ten cały ład i jaka jest tego dalsza konsekwencja? Chodziło tutaj, wiadomo, tam był jako propagatorzy wolnego rynku, obawiali się jednej rzeczy, monopolii karteli. Uważali, że to jest główne zagrożenie dla państwa i tak dalej. I tutaj widzieli przede wszystkim wielką rolę państwa, zaangażowanie się w tym, aby tworzenie prawa antymonopolowego, urzędów antymonopolowych, otwarcie gospodarki, aby były równe warunki i różne możliwości i by te warunki były przestrzegane przez wszystkie strony. To państwo jest monopolistą największym. Monopolistą o? Państwo jest największym monopolistą, oczywiście. Z założenia. No ale mówimy o całym systemie gospodarczym. No i tak. Bardziej bym powiedział, nawiązując teraz do tego, co powiedział Darek o tej pracy, moglibyśmy stymulować jak najbardziej tych, którzy tą pracę dają, ale nie jako państwo, czyli tak jak już kolega powiedział, nie bierze się te pieniądze na tych ludzi znikąd, jak najbardziej z tego podatku, wspierać jak najbardziej małe przedsiębiorstwa. Stymulować, bo pewne chodzi o własność, żeby jak największa liczba osób miała pewien stopień własności. Bo skąd się biorą kryzysy, skąd się biorą rewolucje i wszystkie nieporozumienia? W tym, że ktoś po prostu nie ma własności, czyli są pewne grupy, w których rękach jest skupiona wielka masa kapitału i jest obywatel proletaryzacji. Czyli tego należy na pewno zapobiec, żeby to nie występowało w społeczeństwie. Przedsiębiorstwa przede wszystkim. Kończy w tej rundzie, ale jeszcze bo widzę, że każdy jeszcze chce zabrać głos. Tak, oczywiście. Tak, chciałem jeszcze zapytać troszeczkę o to, co właśnie powiedział przedstawiciel PSL-u, ale też o to, czy państwo w Kongresie Nowej Prawicy twierdzicie, że gdyby te, nawet przyjmując te 70%, że jest nam zawieranych tych pieniędzy przez podatki, czy wtedy przeciętna polska rodzina byłaby w stanie sfinansować sobie równy dostęp do usług publicznych, takich jak służba zdrowia czy edukacja? Ja tylko przypomnę, że tam w krajach, gdzie istnieje prywatna służba zdrowia, to te operacje są naprawdę drogie i nie wszystkich wiem postać. Ja płacę, znaczy moi rodzice za mnie płacą 183 zł miesięcznie na służbę zdrowia. Czyli miesięcznie trochę mniej niż około 2200 zł. Razy 20 lat, no to jest znacząco ponad 42 tysięcy. Nigdy nie potrzebowałem żadnej opieki zdrowotnej. Bardzo dobrze. Natomiast gdybym teraz dostał raka i trzeba było mnie... Ja mam... Ostatnio okazało się, że mój kolega jest chory na raka i trzeba 10 tysięcy miesięcznie. Wtedy zbieramy wśród przyjaciół.
bo tutaj państwo nie pomoże. Przez całe życie okradło mnie i moich dwóch braci w sumie ze 120 tysięcy złotych, a gdyby teraz, i tak naprawdę żaden z nas nie potrzebował nigdy pomocy, a gdyby na teraz któryś, ja Piotr albo Filip, gdybyśmy na przykład teraz zachorowali na raka, to państwo nam pomoże, guzik nam pokaże. Więc chciałbym po prostu, żebyśmy płacili tylko na lekarza, a nie na lekarza, ministra zdrowia, listonosza, który przyniesie te pieniądze i tak dalej. Chcę zapłacić nie 50 zł lekarzowi i 50 zł państwu, tylko 75 zł lekarzowi. I on więcej zarobi i ja więcej wydam. Straci tylko biurokrata, który w warunkach dobrowolności nigdy nie byłby w ogóle zatrudniony. Wytłumaczę to na takim schemacie, który zajmie minuty. Ja go kiedyś przedstawiałem chyba w Młodzież Kontra, ale to jest konieczne. Po prostu są cztery sposoby wydawania pieniędzy. Swoje pieniądze na swoje potrzeby. Stara teoria Friedmana. Udowodnione, że jest nieprawda. I chodzi o to, nam chodzi o to, że jeżeli swoje pieniądze wydajemy na swoje potrzeby, to wydajemy... Ja znam tą teorię. Znacznie lepiej. Nie, może nie wszyscy, nie każdy jest Dariuszem Szczotkowskim, może nie każdy o niej słyszał. Chodzi o to, że swoje pieniądze na swoje potrzeby wydajemy i celowo, i oszczędnie, a nie swoje pieniądze na nie swoje potrzeby, ani nie celowo, ani nie oszczędnie. Chodzi nam o to, żeby jak najwięcej z czwartego sektora do pierwszego sektora przerzucić. Przy oczywiście zachowaniu elementów konstytucyjnych państwa. Ja rozumiem, że to jest taka liberalna twoja koncepcja. Ale to jest istotne to, że trudno się nie zgodzić. Jeszcze każdemu, się wtrącę, jeszcze każdemu tak powiedzmy po minutce i kończymy tą rundę. Doskonale sobie i tutaj chyba się wszyscy podpiszemy pod tym, że pieniądze publiczne są marnowane, czy nasze pieniądze w jakiej części są marnowane i tutaj ja rozumiem, że Kongres Nowej Prawicy tutaj dąży do tego, by jak najmniej państwa było, jeśli chodzi o pomoc społeczną i rzeczywiście tak powinno być, że nie powinniśmy budować kolejnych chociażby miejskich ośrodków pomocy społecznej, tylko ta pomoc powinna bezpośrednio docierać do nam osób najbiedniejszych. Ja mam wątpliwość, czy chociażby ważna oczywiście inicjatywa Szlachetna Paczka jest w stanie dotrzeć do wszystkich potrzebujących. Pytanie, czy właśnie nie jest rolą państwa nie do tego, by do tych osób, do których organizacje te nie docierają, nie powinno docierać właśnie państwo, które za to powinno odpowiadać, za tych najbiedniejszych i ta troska o tych dla nich powinna być do nich kierowana. To jest problem. My byśmy się do nich nie zgadzam, ale zgadzam się, że rzeczywiście dzisiaj system opieki społecznej wymaga reformy i nad tym powinniśmy dzisiaj się zastanowić, jak zrobić, by ta liczba pieniędzy, którą przeznaczamy na pomoc społeczną, nie marnowała się w takiej ilości, jak to jest obecnie. Nie społeczną, odrządową, no. Po prostu no w tym sensie dla ludzi. Tam, jak to nazwiemy, czy jeżeli kolego, jeżeli chodzi tutaj o taką społeczną działalność trzeciego sektora, tak porozmawianego pozarządowego. Akurat wolontariuszem średniej paczki jestem 2 lat, z WOŚP-em jestem praktycznie od zawsze. I nie przeszkadza mi jedno z drugim, naprawdę, to po pierwsze. I chciałbym zauważyć, że po pierwsze, że była uczciwość, obie są wspaniałymi akcjami, które wspieram, ale Szlachetna Paczka korzysta również z pomocy finansów publicznych. Z budynków, z 1%, z wielu innych rzeczy, żeby była uczciwość. Każdy korzysta w pewnym sensie z pomocy publicznej, ale w tym sensie dobrze, daj mi skończyć, będziesz później. Ja się zgadzam i tutaj z tobą, o dziwo, i członkiem Prawa i Sprawiedliwości, system pomocy społecznej w Polsce jest patologiczny i chory. Należy go zmienić przede wszystkim po to, żeby nie dawać człowiekowi tylko ryby, ale i wędkę, i rybę, bo samą wędkę tą sprzeda i później będzie chciał się najeść, tak? Więc to już jest sprawdzone i trzeba to zmienić. I tak samo są marnowane oczywiście pieniądze w administracji publicznej. Nie przez jej przerost osobowy, ale przez jej przerost proceduralny. Nie, to nieprawda. Polska ma poniżej średniej zatrudnienia w sektorze publicznym, patrząc na kraje wysoko rozwinięte. Ale ja bym chciał zauważyć, bo mówisz, że ta społeczna gospodarka rynkowa, czyli powiedzmy sobie socjalna gospodarka, jest nieefektywna. Z tym, że chciałem zauważyć, że w pierwszych krajach HDI na świecie, 8 z nich to są kraje socjalne. Tylko Stany Zjednoczone praktycznie prezentują ten liberalny pogląd i uwierzyli Miltonowi Friedmanowi, człowiekowi, który mówił, że kryzys nigdy nie nastanie, a profesor Kołodko mówił wręcz przeciwnie, szykujmy się na kryzys. Więc nie krzywdzę człowieka, który może i Nobla dostał, ale ten Nobel się już dawno przydatował. Już wybiegamy za daleko, naprawdę. Myślę, a jeszcze chciałbym jedną rzecz do Platformy Obywatelskiej też troszeczkę na marginesie. Być może rządziła w tym momencie lewica w Grecji i w Hiszpanii. Z tym, że wcześniej 5 lat chyba, z tym, że 5 lat przed ustępującym niedawno premierem Grecji był premier prawicowy i to w tym momencie w Grecji jest konsekwencją rządów prawicy, kolego. On tylko poniósł konsekwencje nieudolnych rządów konserwatywnych.
Przedostatni głos w tej rundzie Platforma, na końcu jeszcze tak Platforma z PSL-u. Tak. I idziemy do rundy trzeciej, bo i tak jest czas przekroczony, także... Szybko odpowiedzieć i sprostować. Sprostować może zacznę od Kongresu Nowej Prawicy, że podatki na zasadzie umowy społecznej to nie jest żadna kradzież i z przykrością muszę stwierdzić, że jakkolwiek to bardzo ładnie brzmi, że gdybyśmy nie przeznaczali żadnych pieniędzy publicznych na pomoc społeczną, to ludzie by wszystko sami sobie załatwili, organizacje pomocowe, Kościół, inne by zapewniły, żeby nie było biednych, no ale proszę bardzo, przez większość historii ludzkości, nie tak dawno, jeszcze sto lat temu, w wielu krajach czegoś takiego jak pomoc społeczna w ogóle nie było. I chyba nie chcesz mi powiedzieć, że w tych krajach, nie wiem, w XIX, XVIII i diabli wiedzą, ile jeszcze wieków wstecz nie było ludzi biednych. Byli ludzie biedni, a to, no to, więc, i to była technologia, a nie z tym, że byłoby tych blokad. Nie. Ale nie wszystko się da tak łatwo załatwić, że jeśli nie będzie państwa, to wszystko się poukłada, ta ja nie magiczna, mówię, niewidzialna ręka rynku. Dobrze, ja mam nadzieję, że... A prostując wypowiedź Lewicy, ja po pierwsze rzecz, którą zauważyłem w przypadku całej opozycji, wiem, że jest to piękne, kiedy jak tylko opozycja staje się opozycją, nagle stwierdza, że ma jakieś genialne pomysły, jak zreformować wszystko, jakie są świetne rozwiązania. Szkoda, że tych wszystkich pomysłów nie reszty uwagi wtedy, kiedy rządzi. Mieliśmy na wszystkie. Bardzo proszę. Mieliśmy 6,75. Bardzo proszę o pozwolenie skończyć. A po drugie. Po drugie, bardzo łatwo jest mieć duży wzrost, kiedy na całym świecie panuje prosperita. A bardzo łatwo się śmiać z kryzysu wtedy, kiedy jest w opozycji, nie trzeba z nim się borykać. I ostatnia rzecz, tak założyłem, tylko mówisz, że rząd grecki nic za nic nie odpowiada. Rząd grecki za nic nie odpowiada. Odpowiada za błędy prawicy. Aha, odpowiada za błędy prawicy, ale myślę, że wszystko, co było źle, to było. To będzie odbijanie piłeczki. Dobrze, to, ale tylko zacytuję jego słowa. Wszystko, co jest źle w Grecji, to jest wina tego, że 5 lat temu był jakiś inny rząd. To ja bym mógł powiedzieć, proszę bardzo, 5 lat temu tutaj też był zupełnie inny rząd. Tak, na tej zasadzie. Nikt nie powinien odpowiadać za swoje, przynajmniej według was, za swoje decyzje, bo to zawsze jest jakaś taka, zazwyczaj oczywiście nie z naszej partii, według was, opcja, która rządziła wcześniej. No, ostatni głos to będzie PSL i... Bo mi się wydaje, że to bardzo odbiegamy od tego sensu. I tak poszliśmy w niuanse, zaczyna się licytacja na procenty, na kto kiedy rządził, od czego to chodzi. A ja bym był tego zdania, żebyśmy w końcu pozwolili dać ludziom szansę po prostu, bądźcie zajęci, jak najbardziej swoimi sprawami, dać im możliwość pracy i tak dalej. Nie przeszkadza, zgadzam się, jest dużo, za dużo wręcz biurokracji. Było to narzekanie na pomoc społeczną, ale też twierdzenie takie, że jeżeli pozostawimy tylko i wyłącznie człowieka samemu sobie i on będzie miał od samego początku do samego końca możliwość decydowania o całym swoim przebiegu i tak dalej, życia i tak dalej, no to jest trochę wiele przykładów już pokazało, że to jest myślenie wręcz utopijne i błędne i tak nie będzie, o ile znajdzie się jakiś procent ludzi, którzy rzeczywiście odpowiedzialnie się tego podejmą i będą racjonalnie wykorzystywać swoje środki, o tyle cała reszta popadnie w tą pułapkę i gdzieś tutaj się to skończy. No niestety, no, ta wizja już wielokrotnie się skompromitowała i to po prostu taka jest kolej rzeczy. Tyle lat cywilizacji pokazała, że to jeżeli byłby to optymalny i naprawdę wiodący, dający szansę na rzeczywiście tak człowiek był skontrolowany, że człowiek z natury dobry jest. Człowiek z natury jest egoistą i powiedzmy sobie wprost. Więc nie możemy opierać się na tym, że wszystko za nas to zrobi. Zgadza się. Dobrze. Podziękujmy za drugą rundę, a przepraszam. A teraz zapraszam do zadawania pytań uczestnikom dzisiejszej debaty. Jedna uwaga, prosiłbym, żeby pytanie nie trwało dłużej niż minutę, a odpowiedź i ewentualna dyskusja dwie. Tutaj też prosiłbym troszeczkę sympatycznych kolegów z SLD i ruchu Pani Kota jednak po ciszę i dopiero teraz aktywność, kiedy zadajemy pytania. Także proszę bardzo, proszę koleżanka wyrywa, proszę. Aha, jeszcze jedna uwaga. Pytanie kierujemy do jednego uczestnika. Tak więc ja mam pytanie do kolegów. I proszę jeszcze pochodzić blisko, żeby nas słyszeli internauci. To chyba jestem wystarczająco blisko. Mam pytanie do kolegi z Kongresu Nowej Prawicy. Ja, jeżeli chodzi o termin społeczna gospodarka rynkowa, skupiłabym się bardziej na słowie społeczna, ponieważ powiedziałeś, że gdybyście doszli do władzy w tym systemie, to niewiele by się zmieniło. To coś w ten deseń, że niewiele by się zmieniło, czy jeżeli chodzi o tą kwestię społeczną. Więc w takim razie jak Kongres Nowej Prawicy w
trakcie swoich rządów, tak hipotetycznie rzecz ujmując, zajmowałby się najbiedniejszymi i osobami, które są wykluczone społecznie? Kongres Nowej Prawicy nie... Znaczy, przede wszystkim tak, zgodzę się. Bez reformy systemu, zmieniając tylko, jak to się obrazowo mówi, świnie przy korycie, to nawet gdyby to były mądrzejsze świnie, nie wiem, żeby się zmieniło. Także tutaj się zgadzamy. Trzeba po prostu rozpocząć gruntowne reformy polegające na uczynieniu dwóch rzeczy jednocześnie. Ale nie mówmy o reformach, mówmy o rozwiązaniach. Gdybyście nie mogli wprowadzić tej reformy, w jaki sposób wspieralibyście najbiedniejszych? Nie no, gdybyśmy nie mogli wprowadzić tej reformy, gdybyśmy nie mogli nic zrobić, to byśmy się zrobili. No nie rozumiem pytania. Znaczy nie, słuchaj, ponieważ dochodzicie do, nie wiem, macie 35% i brakuje wam iluś tam. Dajmy na to, macie SLD, Platformę PiS, PSL. Oczywiście wchodzicie w koalicję z PSL-em. Nie, no akurat to rzeczywiście science fiction, natomiast... Czyli wy w ogóle nie wspieralibyście najbiedniejszych, tak? Nie, my nie przeszkadzalibyśmy... Umrzeć biednym dzieci. Umrzeć. Ale prosiłbym nas odpowiedzieć jednak, proszę. Nie przeszkadzalibyśmy Polakom pomagać Polakom. To nie Kongres Nowej Prawicy jest od tego, aby zabrać pani Jaworskiej i dać panu Ciechowskiemu, tylko po prostu... Nic nikomu byśmy nie dali, ale byśmy też nie odbierali, ponieważ jeżeli ja obiecuję, że dam koledze 100 zł, to jednocześnie obiecuję, że opłacę urzędnika, który mi te pieniądze zabierze nam wszystkim i tego listonosza, który ci te pieniądze przyniesie. Ale jak zlikwidujecie podatki, to i tak ci najbiedniejsi nie będą mieli za co żyć. To co już odpowiedź idzie dalej. To co w tym momencie byłaś uprzejma powiedzieć, to jest po prostu nieprawda, ponieważ Kongres Nowej Prawicy nie jest za likwidacją podatków. No nie jest ta likwidacja podatków. No dobra, obniżycie je w jakiś sposób. Obniżymy te podatki, okay. Dzięki temu będziesz miała więcej pieniążków w portfelu. Tak, 100 zł. Dobrze. Nie wiem ile, no więcej. To kwestię... 7 razy więcej podatków. Oczywiście, gdybyśmy weszli w koalicję z PSL-em, no to byśmy aż tyle nie zrobili. Natomiast... No nie wiem, najpierw się pytasz, co bym zrobił, gdybym nie mógł robić reform. No nic bym nie zrobił. Dobrze, przechodzimy dalej, proszę bardzo. Tylko proszę podejść w miarę blisko. Ja dalej powiem o nagrodowej tradycji. Mam trzy pytania. Mówisz, że nie chcesz, żeby państwo cię okradało, nie chcesz mieć edukacji, którą masz teraz i służby zdrowia, które jak twierdzisz nie są darmowe, ponieważ płacisz podatki, płacisz składkę zdrowotną. Masz jedno wyjście i może warto z niego skorzystać. Możesz zawsze zrzec się obywatelstwa, nie będziesz wtedy, będziesz płacił jedynie podatki pośrednie, nie będziesz płacił podatków bezpośrednich i wtedy możesz prywatnie składać składki na służbę zdrowia i być chroniony w zupełnie prywatnej firmie, które funkcjonują na rynku. Prywatne firmy funkcjonujące na rynku oczywiście istnieją i oczywiście teraz też mogę z nich korzystać. Przy czym, proszę mnie nie przeszkadzać. Proszę odpowiedzieć, nie przerywać sobie. Oczywiście, dzisiaj też każdy z nas teoretycznie może korzystać z usług prywatnych ubezpieczycieli, prywatnych szkół, czy też prywatnych szpitali. Natomiast mało kto z nas się na to decyduje. Dlaczego? Dlatego, że moim rodzicom nie opłaca się płacić zarówno na publiczną, jak i na prywatną, skoro już dostali ten ochłap w postaci bezpłatnej służby zdrowia. Zauważmy, że może nie co roku, ale generalnie składka zdrowotna rośnie na przestrzeni tych 20 lat, a koszyk usług gwarantowanych spada. Jak to jest możliwe? Więc moich rodziców nie stać na to, żeby jednocześnie płacić na NFZ i jeszcze mieć, znaleźć w kieszeni pieniądze na prywatnego lekarza. Ja owszem, ja korzystam z usług publicznych świadczeń, natomiast dlatego, że jestem do tego niejako zmuszony przez państwo, które mnie okrada, jeszcze tutaj sprostuję. Ale jak państwo cię okrada, nie musisz w nim żyć, nikt cię do tego. Ale ja nie chcę uciekać z tą tego okrętu. Ja naprawdę chciałbym przekonywać rówieśników do tego, abyśmy nie musieli dzielić losu Grecji czy Argentyny. Macie 1%. Ja wiem, że mamy 1%, no czasami jest tak, że to nie jest żaden argument. No. Uważam, że racja nie jest zależna od liczby. To jest idiotyczne założenie, na którym jest zresztą zbudowana demokracja, że im większa liczba, tym słuszniejsza racja. Można być demokratą albo nie, no ale to założenie jest idiotyczne i tyle. Owszem, mógłbym wyjechać
z tego kraju, który bardzo, bardzo lubię i bardzo jest sobie przywiązany. Natomiast no, państwo to nie jest kraj. Ja nienawidzę tego państwa, ale kocham swój kraj. No nie wiem, nie potrafiłbym stąd uciec. Dobrze, wróćmy do społecznej gospodarki rynkowej może. Czy ktoś jeszcze chętny? Proszę bardzo. No, pytanie, ponieważ była wspomniana kwestia struktury własności, także jak powiem, też komponent definicji tej, właśnie tego pojęcia. O ile wiem, w krajach, które uznaje się teraz za wzór społecznej gospodarki rynkowej, czyli w krajach skandynawskich, jakby już po tej ewolucji tego znaczenia, tego terminu, tam struktura własności jest taka, że około 20-30% jest jakby pod władaniem państwa, podczas gdy w Polsce jest to około 50%. Czyli mam pytanie jakby może do kolegi z SLD. Jakie podjęłaby działania, by zbliżyć jakby polską sytuację do tej społecznej gospodarki rynkowej właśnie bliżej? I czy możemy w ogóle jej ufać, skoro po dwóch już próbach rządów wprowadzania tej społecznej gospodarki rynkowej nie udało się to, że to się uda przy kolejnej próbie? Znaczy, jeżeli chodzi o zaufanie do gospodarki rynkowej, to za chwileczkę najpierw powiem, z czym jest skandynawski. Zgadzam się z tym i uważam, że to źle, że w Polsce aż 50% są to spółki Skarbu Państwa. Trzeba teraz jeszcze rozumieć jedną rzecz. Taki KGHM czy PKO zarabiają miliardy złotych dla budżetu tego państwa. Więc nie rozumiem, dlaczego byśmy je mieli prywatyzować, jeżeli one całkiem dobrze konkurują na rynku i funkcjonują. Tego bym nie chciał sprzedawać do prywatnego właściciela. Są spółki nie zarabiające aż tyle i nie mające takiego wkładu bądź strategicznego znaczenia, tak, dla państwa, i je można sprzedać bądź nawet zlikwidować, czyli wytworzyć też jakąś lukę na rynku, żeby to zagospodarowała gospodarka prywatna. Ale w tym momencie, odnosząc się jeszcze do Skandynawii, tamtejszego modelu, trzeba też zauważyć, iż tam istnieje bardzo duży sektor spółdzielczości, powiedzmy sobie, społecznej. Tak? Czyli na przykład u nas, powiedzmy sobie bardzo obrazowo, jeżeli jest 10 rolników, to 10 z nich będzie produkowało pszenicę po to, żeby z sobą nawzajem konkurować w tej jednej wsi i sobie robić krzywdę. A w Skandynawii wygląda tak, że na przykład na 10 rolników 3 będzie robiło żyto, 3 pszenice, 3 owiec, a jeszcze jeden, załóżmy, jakiś produkt uboczny. Oni się jednoczą współdzielnie swoją własną, nie państwową, tworzoną przez siebie, i osiągają w ten sposób dużo większy zysk tak naprawdę niż pojedynczy prywatny rolnik. I chciałbym tutaj przede wszystkim odpowiedź jest taka, że przez pewną edukację, tak, społeczeństwa, i oczywiście zgadzam się z tym, ponieważ społeczna gospodarka rynkowa nie jest nacjonalizacją przemysłu, i to nie chciałbym, żeby tak było to wygląda. Żeby jednak więcej zależało od samych obywateli w gospodarce, jednak też bym chciał, żeby państwo nad tą gospodarką miało prawo czuwać. Proszę bardzo, tutaj pani następnie. Odnosząc się do tego, co kolega przed chwilą powiedział. Ja widzę tutaj pewne niezrozumienie działania mechanizmów rynkowych. Dlatego, że rolnicy, którzy w jednej wsi wytwarzaliby 10 produktów takich samych, będą na tym oczywiście tracili i dlatego właśnie zaczną robić coś, co zacznie przynosić zyski. Tutaj nie potrzeba ingerencji państwa. I podobnie jeszcze a propos przykładu finansowania robót publicznych, które przez państwo, które mają dawać zatrudnienie bezrobotnym. No to można powiedzieć tak, że jest to łatanie dziury, którą państwo samo, łatanie problemu, który państwo samo wytworzyło. Dlatego, że bezrobocie to jest problem, który wynika z wysokich kosztów pracy plus istnienia płacy minimalnej. Więc to rodzi bezrobotnych i w tym momencie pieniądze, które poprzez rynek trafiłyby do tych ludzi i ci ludzie mogliby pracować, trafiają do państwa i państwo wtedy wielce, prawda, tym ludziom wypłaca zasiłki i daje pracę. Tymczasem gdyby państwo nie zaingerowało, te pieniądze i tak by do tych ludzi trafiły. I dlatego gospodarka rynkowa, dlatego właśnie gospodarka rynkowa jest założenia społeczna, a gospodarka nierynkowa jest założenia, moim zdaniem, aspołeczna. Dlatego, że właśnie ludzie pracując i wytwarzając pewne dobra dostarczają innym ludziom to, czego tam ci oczekują. Państwo, wkraczając tutaj, zaburza ten naturalny proces, prawda? I no, chciałbym, żeby kolega z SLD się do tego odniósł.
Najpierw odniosę się do tego, powiedz o Skandynawii, o 10 rolnikach, tak? To nie jest tak, że ja nie rozumiem tutaj prawideł rynku. O czym oczywiście pewnie odnosimy się troszkę do innych teoretyków tego rynku, ponieważ ja na przykład wolę kołodkę, ty pewnie wolisz Friedmana, z tego co mówiłeś. I to oczywiście jest nasz wolny wybór, któremu bardziej wierzymy. Jednak chciałbym zobaczyć jedną rzecz. Podejrzewam, nie do końca zrozumiałeś też moją wypowiedź. Tym rolnikom państwo nie przeszkadza, oni sami doszli do wniosku takiego, że będą lepiej zarabiać. Więc w tym momencie jesteśmy tożsami w tym, żeby to państwo nie narzucało, co mają produkować, nie mówiło, jak mają produkować, tylko żeby oni zrobili to sami. Ale nie muszą zakładać spółdzielni potem, bo mam pewną. Ale nie odchodzi. Tych 10 z tej jednej wsi konkuruje z tymi wsi w innym województwie, tak? Załóżmy to województwie, mówmy już na realia polskie. I w tym momencie ta konkurencja w rolnictwie oczywiście funkcjonuje. A to, że oni chcieli założyć spółdzielnię, ponieważ to był czynnik oddolny, no to chyba ty jako liberał nie chcesz im w tym przeszkodzić. Ja mam taką szczerą nadzieję. Ci ludzie doszli do wniosku, że jest to dla nich opłacalne, zarabiają na tym i całkiem nieźle z tego żyją. To jest samoorganizacja, która akurat moim zdaniem wpisuje się tak samo w lewicowy, jak i w prawicowy nurt. Liberalny, może nie prawicowy, bo to jest bardziej indywidualna, no to już nie chcę wchodzić w historię. Deprecjonujesz tutaj ten czynnik wolnej konkurencji, prawda? Tak jakby to stowarzyszenie się naturalne było czymś dążeniem w dobrym kierunku, prawda? Oczywiście oni dobrowolnie mogą się stowarzyszyć. Natomiast dobrze, tak jakby chodzi mi o sam sposób myślenia, że konkurencja generalnie jest lepsza stowarzyszenia się, ponieważ dla konsumentów w ostatecznym rozrachunku wychodzi to na dobre, że ludzie między sobą. No widzisz, tutaj jest jedna prośba, bo kolega też to chciałby. Darku, jedno zdanie, no trudno się nie zgodzić tutaj z Darkiem, bo ja rozumiem też argumenty osoby, która zadawała pytanie, ale przykład chociażby najprostszy, czyli spółdzielni mieszkaniowej, czyli też możliwość przez mieszkańców zakładania wspólnot mieszkaniowych, też jest jakąś formą konkurencji dla molocha w postaci spółdzielni mieszkaniowych, czyli konkurencja wewnątrz jest, bo wspólnoty mogą powstać różne, między kilka bloków, tak naprawdę jeden tylko blok, to jest. Jest właśnie, bo oni również płacą odpowiednią składkę, oni przeprowadzają remonty w danym bloku, to ich jest to, oni są pewnym rodzajem przedsiębiorstwem, tak? Robią to oddolnie. I trudno się tutaj z Darkiem nie zgodzić, że taka forma jest formą konkurencji. I takie rzeczy oddolne powinny być wprowadzane i między innymi chociażby ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych to teraz umożliwia, czyli możliwość zakładania wspólnot, czyli oddolne inicjatywy, czyli mieszkańcy decydują, jak te pieniądze, te składki związane chociażby z czynszem będą odprowadzane, gdzie ten czynsz, na co ten czynsz pójdzie, a niekoniecznie na prezesa spółdzielni, całą administrację. O tym wspomniał Darek i ta konkurencja w Szwecji rzeczywiście jest, tam ta liczba, o której mówił, oczywiście jest taka, to te wspólnoty, które tam są zakładane, świetnie działają, bo czasami lepiej jest we wspólnocie działać niż pojedynczo, lepiej konkurować jest. Więc myślę, że o to przede wszystkim Darkowi chodziło. To znaczy, że to kwestia kończy, nie idziemy dalej, bo jeszcze odpowiem, ale nie wszyscy naraz. Jeżeli twierdzisz, ale tutaj moim zdaniem leży troszeczkę błąd w myśleniu tych ultraliberalnych partii w Polsce, to świetnie wygląda w praktyce, zgadzam się z tobą. Ja bym miał wierzyć w teorii, gdybym miał wierzyć tylko twojej teorii, to pewnie bym złożył dzisiaj deklarację do twojego głosowania. Ale tego nie zrobię, ponieważ to się później nie sprawdza w praktyce. Jeżeli mówisz, że ta konkurencja jest na pewno lepsza od zrzeszania się, to powiedz polskiemu i szwedzkiemu rolnikowi, że to lepiej funkcjonuje konkurencja niż spółdzielnia i zobacz, jak żyje rolnik polski, który konkuruje nawet z sąsiadem i z kolejnym rolnikiem i temu szwedzkiemu, żeby może konkurował tak ten Polak. Nie, on tego nie zrobi, ponieważ w praktyce okazuje się, że dobrze funkcjonujące spółdzielnie tychże rolników, czy spółdzielnie pracownicze, czy produkcyjne, czy sprzedawców, lepiej realizują się na rynku niż poszczególna tak, malutka konkurencja. Kończymy po kwestii jeszcze, jedno zdanie i idziemy dalej. Jedno zdanie, bo się dziwię sam sobie, że tutaj zgadzam zarówno z SLD, jak i z PiS-em, ale tutaj faktycznie jeśli się odwołujemy do chociażby klasyków liberalizmu, czyli chociażby do działa o bogaceniu się narodów, to z tego co pamiętam, tam nie ma żadnych zarzutów przeciwko spółdzielniom, są tylko zarzuty przeciwko właśnie monopolom, więc spółdzielnie przez klasyków
liberalizmu są jak najbardziej akceptowane, a w niektórych warunkach nas popiera. Idziemy. Jeszcze miałem pytanie o płacy minimalnej. To jedno zdanie, bo bez dużo mówiliśmy, także. Ja się z tym nie zgodzę. Nie siadam na z tym, że ja oczywiście rozumiem tutaj argument pracodawców, że im tą pensję minimalną będzie bardzo ciężko płacić, ponieważ płacą jeszcze ZUS i kilka innych rzeczy. I ja na przykład bardzo często, różnie brzmiałą pozycję wewnątrz partii swojej, nie ukrywam, proponowałem jedną rzecz. Obecnie zmniejszmy im jeszcze CIT, pewne inne obciążenia, ale nie możemy zapewnić im wolności pensji takiej totalnej. Bo boję się tego, żeby ludzie pracujący, zwłaszcza młodzi startujący w życiu zawodowym, byli wyzyskiwani, nie dostawaliby odpowiednich pensji i to nie dlatego, że zarobił więcej u drugiego, bo wszyscy ci pracodawcy wtedy by obniżyli pensję i nie przejmowali się tym, ale że jeden płaci więcej. Więc bezrobocie trzeba kontrolować i jest to jednym zadaniem państwa. Już dziękuję, może jeszcze będzie okazja. Proszę bardzo, kolega. Ja mam takie pytanie do dwóch uczestników. Nie, 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 pytanie jednego. Do jednego. Kontestacja może do słów człowieka z Nowej Prawicy. Mianowicie Szlachetna Paczka. Fajnie, tylko nie tylko akcje charytatywne mogą pomagać ludziom, bo rzeczywiście to, co mówi Michał, nie do wszystkich dociera. Ja byłem świadkiem rok temu, jak człowiek ode mnie, nie wiem który, dostał z bloku i nagle się znalazła praktycznie cała pomoc. W koszu paczki było klejone logiem Szlachetna Paczka. Najwyraźniej mu się prezenty nie spodobały. No dobrze, ale to wtedy nie dociera, bo ta pomoc może nie docierać do właściwych osób, tak? Ktoś się podaje, jestem biedny, może nie do końca jest. Teraz to sprawdzane wszystko. No to nie wiem, jak było sprawdzone, bo w moim bloku dosyć zamożni ludzie mieszkają. Każdy jeździ samochodem i ma, mieszkania są dosyć duże. I były drogie. Kolejne pytanie do PO. Wydaje mi się, że jeżeli już mamy tą pomoc społeczną z tych podatków, które płacimy, to zależałoby chyba na tym, żeby dobrze zarządzać. Jeżeli młody człowiek, zastanówmy się nad tym, bo tego nie możemy zmienić tego systemu w tej chwili. Nowa prawica jest to bardzo ciężkie. Tak, więc zastanówmy się, jak to zmienić, jak to usprawnić. Jeżeli w tej chwili na ucznia szkoły średniej gimnazjum w mieście płaci się jakoś 1300-1400 zł rocznie, utrzymanie więźnia kosztuje 2000 miesięcznie. Czy to jest sprawiedliwe społecznie? Czy to jest gospodarka społeczna? Tak, do PO. Czy bo oni teraz rządzą? Jak oni to zamierzają usprawnić? Kolejna rzecz, jeżeli się denerwujesz na służbę zdrowia, jak to usprawnić, że jeżeli dany sprzęt kupiony za grube pieniądze z podatniku pracuje do godziny 16, a po 16 ten lekarz pracuje na nim prywatnie, pobierając opłaty. Gdyby pracował do 21, tak pracuje prywatnie, więcej osób z tego skorzystało, a za amortyzację płaci podatnik. Jak to zmienić, jak to usprawnić? Proszę bardzo. Tutaj odpowiedź na to pytanie, jeśli się mnie pytasz o kwestie chociażby utrzymania więźnia. To jest tylko przykład. Ja rozumiem, no ale chociażby ten przykład, się z tobą tutaj akurat całkowicie zgadzam, no tutaj niestety ilość pieniędzy, stosunek pieniędzy wydawanych na więźnie, jak i na ucznia, czy raczej, bo tutaj lepiej, ponieważ mówimy o całodobowej opiece na pacjenta szpitala, jest to do pewnego stopnia skandaliczne i tutaj faktycznie można się zastanawiać nad różnymi zmianami. Tutaj szczerze mówiąc, ja akurat osobiście jestem zwolennikiem jak największego wykorzystywania, oczywiście dobrowolnej, ale jak największego wykorzystywania pracy tych więźniów przy pracach, nie wiem, budowlanych, pracach publicznych, tak jak w Stanach Zjednoczonych, no, ale tutaj to jest, co? No, my tajki nie mamy. To jest moje osobiste zdanie, natomiast odwołując się do twojej drugiej kwestii, faktycznie tutaj są pewne, tu są pewne problemy związane z już ze stałymi przepisami, z dużymi wpływami pewnych grup interesów, z tym, że niektóre zawody koncesjonowane mają bardzo silne swoje lobby, z które każde naruszenie interesów tego lobby się kończy niestety dużym głosem przeciwko rządowi, że tak naprawdę on tutaj niszczy, że tak naprawdę uderzając w interesy niektórych grup zawodowych lekarzy uderza w interesy pacjentów, chociaż faktycznie tak nie jest. Nie jestem pewien do jakiego, szczerze mówiąc nie jestem pewien, ponieważ nie jestem specjalistą od spraw służby zdrowia, ale wiem, że na przykład we Włoszech istnieje takie dosyć ciekawe rozwiązanie, mianowicie jest ograniczenie możliwości pracy danego lekarza zarówno
w szpitalu państwowym, jak i na praktyce prywatnej, jest to jakby godzinowo ograniczone. Ale tak jak mówię, ja akurat od spraw służby zdrowia nie jestem specjalistą, natomiast niewątpliwie jest to coś, na czym warto się zastanowić. Dobrze, jeszcze... Właśnie ja chciałem prosić, żeby może pomęczyć kogoś z człowieka, który ja sam, bo jeszcze nie dostał pytania. Sam się pomęczę, dziękuję bardzo. W pewnym sensie pomogę. I rozumiem, że kończymy rundę, tak? Dobra. Okej. Wskazałeś, znowu jest operacja na liczbach, ile kosztuje utrzymanie więźnia, ile kosztuje ucznia na rok. Oczywiście suche fakty tak wyglądają, jednak widz polega w tym, że więźniów na szczęście, pokaż, mamy małą liczbę, dlatego efekt ten skali w porównaniu do uczniów jest taki, a nie inny. Jakbyśmy mieli przylepki kobiet uczniów, to pewnie byłoby jeszcze tańsze koszty utrzymania. To jest w tym razie problem. Aczkolwiek o co chodzi? No myśmy, nasz naród Polska nie wzięła się wczoraj, nie obudziliśmy się wczoraj, rozmówiąc tutaj o pewnych kwestiach społecznych i tak dalej, dlaczego to wszystko tak kuleje. Chciałem przypomnieć, że no my mamy ten piękny relikt i spustoszenie w naszych umysłach, jakim było PRL, gdzie wszyscy, całe społeczeństwo wyciągało wręcz łapę ostentacyjnie do państwa, bo ona wtedy miało być tym cudotwórcą, zapewniać wszystko wszystkim, każdemu. I ciężko teraz zmienić, najgorsze jest właśnie to, tu była poruszana kwestia spółdzielczości. A czym się ona wiąże? Ono się wiąże po prostu z kapitałem społecznym. Ja nie widzę w tym nic złego. Oczywiście jak najwięcej takiej spółdzielczości, jak najwięcej tym, aby ludzie po prostu ze sobą jak najbardziej w różne kooperacje wchodzili. Ale wracając do tego, co nadmieniłem wcześniej. Musimy zmieniać i jak najbardziej odchodzić od tych zbyt bardziej rozbudowanych socjalnych form. Tak jak powiedziałem już na początku, dajmy ludziom szansę, niech oni się zajmą sami sobą. Ze wskazaniem, tym o którym również powiedziałem na początku, są pewne elementy w rynku, gdzie sam wolny rynek sam wszystkiego nie załatwi. To byłaby też droga donikąd. Aczkolwiek najgorsze mi się wydaje właśnie, że jest to spustoszenie i to błędne myślenie. Tutaj my za dużo chcemy, oczekujemy od innych, nie skupiając się na sobie. Społeczna gospodarka rynkowa, no to po prostu działanie i tam nie przeszkadzanie po prostu ludziom działać. Państwo powinno zapewniać i pilnować tego, żeby każdy miał równe, takie same warunki. Nie był w pewien sposób ani faworyzowany, ani po prostu pomijany. W piosence PSL wyborczy. Bierzmy PSL. Dziękujemy za trzecią rundę. A w rundzie czwartej, tak jak wspominałem na wstępie, uczestnicy mają po minucie na przedstawienie własnego podsumowania tej debaty i zaczynamy w odwrotnej kolejności niż w rundzie pierwszej. SLD, minuta. Chciałbym się odnieść do wielu spraw, ale już skoncentruję się na clue, tak? Czas nas jest. Więc społeczna oznacza sprawiedliwą gospodarkę przede wszystkim, tak? I dlaczego ona powstała? Jest tożsama ze społeczną nauką Kościoła, czyli z chadecją. Jest do przyjęcia przez lewicę, nawet przez nią, powiedzmy sobie, promowana. I ma w sobie elementy liberalizmu, czyli wolnego rynku. Jest najlepszym konsensusem tych wszystkich trzech największych idei politycznych, które funkcjonują na świecie. Dlatego jest moim zdaniem najlepszym wyjściem. Ale jeżeli chcemy, czy powiedzieć wcześniej, mówiliśmy, że prywatne, tak, że trzeba mieć prywatne i tak jak, żeby wszystko było prywatyzowane. W Grecji były prywatne firmy medyczne, były prywatne zakłady ubezpieczeń, wszystko padło, wszyscy polecieli do państwa. Nagle wszyscy, tych prywatnych już nie ma, pozawijali interes z Grecji, bo nie ma czego bronić, teraz niech państwo nas obroni. Ale wcześniej było złe, dlatego państwo musi mieć możliwość wpływania na gospodarkę. Nie wiązania rąk obywateli, bo to by było złe, ale musi mieć możliwość wpływania na tą gospodarkę, ponieważ jeżeli coś się nie uda, to ci ludzie zawsze wrócą do państwa. A jeszcze mam chwileczkę, to chciałem powiedzieć jedną rzecz. Powiedzieli, że każdy sobie może opłacić wszystko, jeżeli będą niskie podatki. Nawet tak w tym momencie, ale większość rzeczy, że będzie już stać. Nie, to nie powiedziałem. I w tym momencie, ale tak, nowa prawica. 2200 zł wyszłoby za pensję minimalną bez ZUS. Za 2200 zł nie wyślesz dziecka do szkoły, nie wyleczysz się, nie zbudujesz sobie prywatnej drogi do pracy i nie włączysz sobie prądu. Dlatego muszą być podatki w pewnym sensie, dlatego, żeby każdy mógł normalnie funkcjonować. Dobrze, dziękujemy. 60 sekund na podsumowanie. Społeczna gospodarka rynkowa również uważamy jest najlepszym rozwiązaniem, przynajmniej dotychczas nic lepszego nie wymyślono i my ją jako rząd spełniający swoje konstytucyjne obowiązki realizujemy.
Tutaj też nie mogę się nie odnieść do Kongresu Nowej Prawicy. Jakkolwiek ja bym bardzo chciał jako człowiek, żeby wszyscy byli do tego stopnia dobrzy i współczujący, żeby w przypadku gdyby nie oddawać części podatków na pomoc socjalną, tą pomoc socjalną zapewnili ich sąsiedzi, ich przyjaciele, nie wiem, organizacje pożytku społecznego, ale no, niestety, nie oszukujmy się, tak niestety nie jest. A jeśli chodzi o wszelkie rozwiązanie, czy to dotyczące racjonalizacji wydatków w administracji, w służbie zdrowia, w samej pomocy społecznej, ja przyznaję, nie mówię, że wszystko jest idealnie. Przynajmniej w przeciwieństwie do innych nie staramy się wspominać, że to nieważne, że tam przez dwie kadencje rządziliśmy, ważne, że tam trzy kadencje temu rządził ktoś inny i nie staramy się nagle, dopiero wtedy, kiedy już nie mamy wpływu na ster rządów i za nic nie odpowiadamy, rzucać wspaniałe hasła, że teraz już wiemy. My spokojnie realizujemy w danych warunkach międzynarodowych to, co jest do zrealizowania i tutaj w przeciwieństwie do kolegi Darka, który, jak wspomniał na początku, nie rozumie, jak ktokolwiek mógł zostać z tym przekonany. Na szczęście większość społeczeństwa rozumie w przeciwieństwie do Sojuszu Lewicy. Dziękujemy Platformie. Minuta dla Kongresu Nowej Prawicy. Proszę bardzo. Po pierwsze, Nowa Prawica, czy ja osobiście nigdy nie twierdziłem, że wolny rynek rozwiąże wszystkie problemy. Ja nie chcę budować świata idealnego, ja po prostu chcę, aby człowiek był kowalem własnego losu. I podniosę jeden argument, bo nie zdążę się odnieść do wszystkich argumentów ekonomicznych. Argument etyczny po prostu, taki argument deontologiczny, że tak to nazwę. Czy gdybym był biedny i podszedł do człowieka na ulicy wysiadającego z limuzyny i powiedział: jako że jesteś ode mnie bogatszy, jestem bardzo biedny, natychmiast oddaj mi 10% swoich pieniędzy, bo jak nie, to cię zamknę w piwnicy na 5 lat. No to właśnie robi państwo. Zmusza nas pod przymusem. Możemy się śmiać, że nie rozwiążemy przez to wszystkich problemów i tak nie rozwiązujemy, mając tu rozbudowaną administrację. Natomiast z etycznego punktu widzenia dla mnie, bo ja szczerze powiedziawszy, nawet gdyby wolny rynek nie zapewniał większej ilości dóbr, to i tak byłbym za nim, ponieważ jest bardziej etyczny i dla mnie bardziej przyjęty do przyjęcia z moralnego punktu widzenia. Na szczęście nie mam tego dylematu. A czy wszyscy ludzie... Więc to jest dla mnie w ogóle nadrzędne. Natomiast co do tego, że nie wszyscy ludzie są... Kolega z PiS-u taką bardzo metafizyczną, spekulatywną tezę wygłosił, że człowiek jest z natury egoistą. Nie wiem, jaki jest człowiek z natury, bo nigdy nie spotkałem przeciętnego człowieka. Natomiast... Kolega z PSL-u stwierdził o tym spustoszeniu w naszych mózgach po okresie PRL-u. PRL, jaki był, wszyscy wiemy. To, co ksiądz Józef Tischner nazwał homo sowieticus, czyli państwo robi łaskę, państwo ma mi dać, żeby wszystkim było tak źle jak mi, a szczególnie sąsiadowi, to jest coś, czego nie zawdzięczamy. To, co nam zostało w krwi, nawet mi, osobie o poglądach wolnorynkowych. Ja też to gdzieś we krwi to mam, gdzieś tam z tyłu głowy. To nie jest wina wolnego rynku, że my tak myślimy i że nie chcielibyśmy pomagać biednym. Więc być może gdyby nie ta tresura różnych etatystycznych opcji, jakie na naszej nieszczęśliwej polskiej ziemi, że tak wyrażę, nas okupowały, to może byśmy myśleli bardziej po chrześcijańsku. Kto wie? Już dziękujemy za tą wydłużoną minutę dla PiS-u. Trudno się nie odnieść do kolegi z Nowej Prawicy. Otóż tak, człowiek niestety jest z natury egoistą i dlatego państwo jest potrzebne, bo musi dbać również o tych, którzy sobie nie radzą w państwie, a nie wszystko rozwiąże chociażby trzeci sektor, o którym dzisiaj też mówiliśmy. Społeczna gospodarka rynkowa to przede wszystkim możliwość konkurowania. To niskie podatki to przede wszystkim możliwość funkcjonowania dla przedsiębiorców. Dzisiaj wiemy, jak trudno jest założyć firmę, czy jakimi obciążeniami te firmy są, jakie podatki są na ich obciążenia nałożone. Nie może być tak, że państwo sprowadza się tylko do funkcji nocnego stróża. Państwo powinno realizować politykę tak, by umożliwić rozwój, konkurencję, możliwość tego, by własność była szerzona wśród obywateli, ale też musi być tak, że nie może być tak, że są wielkie monopole, tak jak właśnie po czasach PRL-u została jeszcze nam Poczta Polska czy nieszczęsne właśnie spółdzielnie mieszkaniowe, a z drugiej strony państwo musi pilnować, by nie powstało tak, jak to się dzieje chociażby na kolei, gdzie powstają spółki kolejne, które nie rozwiązują tego problemu.
trzeba znaleźć złoty środek i społeczna gospodarka rynkowa w obecnej formie jest jedynym oczywiście zapisana w Konstytucji w tym artykule 20, powinna być realizowana w pełni, a nie tak jak jest to obecnie, bo niestety obecna polityka rządu tego zapisu Konstytucji moim zdaniem jest pełna. No i tak się złożyło, że ostatnią minutę w krakowskich debatach politycznych w tym roku dostaje Polskie Stronnictwo Ludowe. Proszę bardzo. To powinno przede wszystkim spełniać tę rolę katalizatora i być stymulować działalność gospodarczą. Walczyć, ale przede wszystkim też walczyć ze zjawiskiem tego rozwarstwienia i wykluczenia społecznego, bo nie da się budować konkurencyjnej gospodarki, gdy jest kryzys tego społecznego czynnika. No bo to osłabia po prostu reformy, osłabia tempo wzrostu gospodarczego. Obecnie miejsce Polski w świecie akcentuje się poprzez to, że my musimy nadrobić tę lukę cywilizacyjną, o czym już wcześniej wspomniałem. I jak najbardziej, czy społeczna gospodarka jest szansą dla Polski? Jak najbardziej twierdzę, można odpowiedzieć na to pytanie pozytywnie. Dobrze, dziękujemy bardzo za debatę. Ja jednocześnie chciałem prosić wszystkich Państwa, by jeszcze zostali, napili się piwa. Czy to się nagrywa?